Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam, tutaj Tomcio. Dzisiaj zrobimy taki mały przegląd figowców. Także krótki filmik nagram, pokażę Wam, co tam przy figowcach się zmieniło, bo drutowałem tak troszkę niektóre. Także pokażę Wam, żebyście znali postępy, jak w sezonie się zmienią i w ogóle. Tylko momencik, zanim przejdziemy do domu, prawda, i pokażę Wam te figowce, to tak, to... Spójrzcie proszę, jaka się aura u mnie zmieniła. Tak jak od ostatniego filmika ponad tydzień temu, co nagrywałem, prawda? To miały być te mrozy i zaraz przed mrozami akurat u mnie spadł śnieg. I były mrozy i powiem Wam szczerze, że przekroczyło 20 u mnie. Minus 20 przekroczyło. I tak jak widzicie, to było naprawdę, były mrozy. A w dzień było po minus 11 nawet. Także naprawdę. I tak, spójrzcie, widzicie? Było minus 20 i te drzewka tak stoją jak stoją. Tak jak zawsze we wszystkie lata. Tylko dobrze, że ten śnieg spadł. Także i teraz się troszeczkę ociepliło, ale jest aura śniegowa. Także na razie nie ma co tutaj przy tych. I stwierdziłem, że przy figowcach. Zająłem się troszkę figowcami, wiecie. I odrutowałem ich trochę tam. I po prostu podzielę się z Wami tą frajdą. Przykształtujemy je. I tam troszeczkę będzie niektóre tam troszkę utnę. Tylko tak, prawda? Powiem Wam tak momencik, bo o tych drzewkach parę osób mi pisało już wcześniej i ostatnio też Adrian mnie prosił, żebym powiedział parę słów, co ja robię, jak to jest z tym podlewaniem u mnie tych drzewek, które są po prostu takie zimują, te w stanie bezlistnym. No to powiem parę słów, u mnie to tak, jak widzicie, tych drzewek, które stoją na dworzu, na zewnątrz, tak jak tutaj, tu, tam, tutaj, co są przysypane, to ja ich w ogóle nie podlewam. Dopiero jak się zbliża wiosna i są takie cieplejsze dni i gdzieś tam jak widzę, że zaczyna przesychać podłoże, to dopiero zaczynam podlewać te drzewa, które są na dworze. Tutaj, co stoją na zewnątrz. Tak jak teraz, nie podlewam. A na przykład te, co są w piwnicy schowane i w garażu, to po prostu tak raz na dwa tygodnie, bo to sprawdzam, czy tam raz w tygodniu sprawdzam, które ma sucho, to podlewam. Te, które są w garażu też i te. I tak, te zimozielone częściej sprawdzam, ponieważ no one są zimozielone, prawda? Tak jak bukszpany, czy te azalie indyjskie, czy oliwki, ogniki, czy na przykład ta irga, czy czmielina tam, ta zimozielona, to sprawdzam częściej i podlewam po prostu, jak mają sucho. A te w stanie bezlistnym, co są drzewa, to ja przed schowaniem je, to ja dopiero je chowam, jak oni mają bardzo wilgotno. Jak nie mają, to je podlewam obficie i dopiero je chowam na zimowanie. Także i w tych miejscach, gdzie one są w garażach, w ganku tutaj na dole, czy na przykład w piwnicy, prawda, to... Bardzo powoli im wysycha podłoże. Jeszcze też zależy od podłoża. Bo na przykład tu, gdzie mam takie podłoże mniej, bardziej nieorganiczne, to bardziej nieorganiczne podłoże bardziej szybciej wysycha. A na przykład ja, jak sobie, tak jak wiecie, ja sobie mieszam z ziemią organiczną podłoże do drzewek. I mnie lepiej trzyma mi dłużej wilgoć. Przynajmniej zimą. I dlatego rzadziej je podlewam. I tak, przejdziemy jeszcze tam i powiem parę słów. No i tak po prostu sprawdzam. Bardzo rzadko potrzebują, po prostu. A te w stanie bezlistnym, no to one mają bardzo małe zapotrzebowanie na wodę i są uśpione. Tak jak tu mają zamarzniętą ziemię, prawda, tamte, to ja ich w ogóle nie podlewam. One mają, naprawdę, a jak troszeczkę przyjdzie cieplejsze dni i trochę roztaje, to one jak potrzebują, to sobie pobiorą trochę tam wody, ale naprawdę mają mały pobór, są w stanie uśpienia. Ważne tylko, żeby, wiecie, żeby całkowicie nie wyschło, żeby bryła korzeniowa, podstawa, cała bryła korzeniowa, gówna, żeby ona nie wyschła całkowicie, tylko żeby była wilgotna i drzewko przetrwa, żeby była wilgotna. Nie może wyschnąć całkowicie, bo umrze drzewko, wiadomo, no ale i tyle, wilgotna gleba, żeby była. Także i tak powiem Wam taką ciekawostkę, przejdę teraz do garażu jeszcze na chwilę i na przykład, momencik, wejdę tam. Dobra, jestem w garażu, tutaj jest klimat taki, jaki jest, troszeczkę jest spargałów. To będzie wszystko w trakcie, wiadomo, sprzątania to nie do niepokazywania. Tylko chodzi mi o drzewka, widzicie? I tutaj na przykład w garażu, jak były te mrozy duże, to ziemia była zamarznięta. I nawet przy niektórych jest, zobaczcie. Powierzchniowa warstwa ziemi jest zamarznięta. Ale
Drzewka mają, widzicie, jak tak sprawdzam, mają wilgotne podłoże. I tyle. I na przykład takie podłoże tutaj jest, na przykład mam, tutaj mam mniej organicznego. Więcej mam nieorganicznego. I takie podłoże szybciej wysycha mi. Takie podłoże częściej sprawdzam i podlewam na przykład. A takie z ziemią organiczną, to mi wolniej wysycha. Ale i tak powiem wam, już to przez parę lat zauważyłem. Te drzewka na przykład tutaj, jak są schowane, one nie mają tutaj słońca, są w ciemności, są w chłodzie, są zrzucone, mają liście i mają wilgotne, mają całą wilgotną bryłę korzeniową podlaną. I wiadomo, no, to one, ja ich podlewam w zimę tak 3-4 razy maksymalnie w zimę. Tak mi się zdarzyło. No, tak gdzieś koło tego. Także bardzo malutko i tyle. I zawsze przeżywały i było wszystko okej. Okay. I jeszcze tak, wiadomo, że to nie da się tak powiedzieć wszystkiego, no nie, że tak wiecie, prawda, że taki jest i już, że tak ma być, bo nie, bo to wszystko zależy też od różnych czynników, na przykład od wielkości doniczek. Wiadomo, że jak drzewko zimuje w takiej malutkiej doniczce czy pościutkiej i ma nieorganiczną mieszankę, no to je trzeba częściej podlewać, żeby ono miało, wiadomo, wilgotne podłoże, lekko wilgotne, żeby nie wysychała bryła i tyle, a nie tak, żeby było przelane, wiadomo, bo ona nie ma poboru, ona nie pobiera teraz wody. Żeby miała tylko wilgotną bryłę korzeniową i tyle. I ona jest w stanie uśpienia i ja tak robię po prostu i to po prostu na prośbę. Adrian mnie pytał i jeszcze tam wcześniej parę osób mi pisało o tym. Tak to robię. I czasami, wiecie, też wykorzystuję dni, tak jak na przykład jest jakiś dzień cieplejszy i troszeczkę rozstaja, to podlewam. Jak widzę, że troszeczkę przesycha. Podlewam. Wykorzystuję dzień, kiedy nie mam mrozu i podlewam. No to tyle, no. Tutaj drzewka sobie tak zimują. I tak zawsze robię już od kilku lat. I do piwnicy nie będę schodził, prawda? No bo to w piwnicy nawet wolniej niż w garażu wysycha, bo w piwnicy jest pod ziemią, tam jest wilgotność, praktycznie jest stała temperatura. A tutaj temperatura się zmienia troszkę, to inaczej, to wysycha bardziej. To dobrze. To tyle. I tak schodzę raz na jakiś czas, tam i sprawdzam i oj, trochę podlewam, trochę. Nie podlewam jakoś obficie dużo. Trochę, żeby była wilgotna, lekko gleba. Cały czas. I tyle. Na przykład klony palmowe od czasu schowania, prawda? To było gdzieś ze 2 miesiące temu może? No coś koło tego, dokładnie nie pamiętam. Był tam filmik. No to 2 razy podlewałem. Tak? Tylko nie wiadomo, nie, że jakoś obficie podlewałem, tylko trochę podlewałem, żeby cały czas utrzymywać lekko wilgotne podłoże. I tyle. To dobrze, to już przechodzę. Zobaczcie, ile tego tutaj, wow, niezła będzie frajda wiosną, jak to wszystko zacznie budzić się, to będzie super, trochę jest do przesadzenia, będzie niezła zabawa, radość z tego. Dobrze, już wychodzę stąd i momencik. Dobrze, wyszedłem z garażu, także tak to robię, po prostu i już, no. Wiadomo, że różnie może być, prawda? Trzeba na te wszystkie czynniki zwracać uwagę. Jakie się ma podłoże, jakie się ma doniczki, w którym miejscu się je zimuje, jaka jest tam temperatura. Tylko sprawdzać co jakiś czas i lekko podlewać. Tylko mówię, wiadomo, te zimozielone, one cały czas są zimozielone i pobierają. Mają mniejszy pobór, ale jednak mają pobór wody. Nie, to wiadomo, bo to jednak jest żywe cały czas i pobiera trochę. Mniej, ale pobiera, bo tak naprawdę w zimą te drzewa też są takie, mają troszeczkę jaki okres spoczynku lekki. Chociaż są zimozielone, one i tak mają okres spoczynku. Mniejszy mają, minimalny mają pobór, minimalny, naprawdę. Żeby tylko bryła korzeniowa nie wyschła i tyle. To dobrze, to tak robię, taki jest mój sposób, tak to robię. I jakoś mi tam drzewka nie umierały od paru lat. Wiadomo, że czasami wszystko się robi dobrze i drzewko obumrze. Także nie ma jakiejś tam recepty gotowej. Tyle. Tyle od siebie. Po prostu tak troszeczkę zeszło, prawie 10 minut. No ale poprosiliście, także to chciałem to po prostu na prośbę powiedzieć. Dobrze, wchodzę do domu, wiecie, i pokażę wam, o co chodzi mi z tymi figowcami. Dobrze, jestem. Wszedłem do domu, zdjąłem sobie kurtkę szybciutko. I tak, powiem wam tak, bo widzicie, prawda, na dworze jest jak jest. Wszystko w stanie uśpienia, zima. A w domu, to tak, spójrzcie, pracowałem trochę przy figowcach i pokażę wam mniej więcej, bo są filmiki z rok temu, no bo około roku, no i w sezonie,
Też nagrywałem filmik o figowcach w sezonie. Niektóre przesadzałem. I tak, one tak sobie po prostu żyją, bo drzewka teraz, te takie, które są w domu, no to wiadomo w jakich temperaturach. Grzejniki grzeją tego, wiadomo, to jest w domu jednak. Ale jakoś sobie radzą te u mnie. I tak jak wam mówiłem, te, które rozmnożyłem samemu, to lepiej sobie radzą u mnie. Nie wiem dlaczego. Niż te, które na przykład kupiłem gotowe. Takie dorosłe. Chociaż dorosłych tylko dwa kupiłem chyba. Dwa i oj, takie. Marketowce kiedyś, ileś lat temu. A z dorosłych, no to kupiłem tego kiedyś, to też mi obumarł. Dostałem go w prezencie parę lat temu i go zmieniłem. I przejdziemy tam jeszcze na chwilkę i po to powiem wam od razu, jak to jest u mnie, jak sobie radzą. Nie posprzątane mam troszkę, ale... O, i tego dużego. Zobaczcie, i ten duży tak jak co roku. Zrzucił wszystkie liście u mnie i dopiero sobie nowe liście zaczyna odpuszczać. Widzicie? I nie wiem, tamte figowce nie zrzucają, a ten robi tak co roku i już. Nie wiem dlaczego, może to się zmieni, ale tak robi. Ten taki, co ten duży. To był przesadzany. No dobrze. A cytrynki sobie radzą, super, wszystko pięknie. O, tutaj. Troszeczkę będę miał tutaj pracy, a to sobie tu już nie będę nagrywał. Przy filodendronach. To widzicie. O. To dobrze. Także przejdę tam i powiem wam, bo pracowałem przy figowcach. Już. Momencik. I tak. Pracowałem przy tym figowcu. Przy tym. I pokażę wam je zaraz. I przy tym troszeczkę. Ale najpierw chciałem wam pokazać tego. Pamiętacie? Tutaj nie będzie za bardzo nic przy nim, ponieważ no... On był przycinany, przesadzany i był przycinany w sezonie. Tylko tak, powiem wam mniej więcej, założyłem tutaj jeden, dwa druty. Dwa druty założyłem na te gałązki cztery. I skrzywiłem je tak, jak widzicie, te gałązki. No. Widzicie? Proszę. Takie pokrzywiłem, takie o, żeby były nierówne. Na razie, tymczasowo, bo później je się jeszcze przytnie i one się jeszcze bardziej skrzywią, rozkrzewią. To na razie jest tylko wstępne po prostu. Żeby były po prostu, bo teraz w domu one, te figowce nie dają takich przyrostów, ale powiem wam szczerze, że trochę dają. Na przykład niektóre już się u mnie pobudziły te figowce i tak jak tutaj pąki zaczynają dawać przyrosty. To zaraz wam pokażę. Ale ten nie. I tak, spójrzcie. Tutaj pełno miałem korzeni powietrznych. Troszeczkę powycinałem, bo nie wszystkie chciałem po prostu, żeby... I na przykład tak jak ten korzeń, widzicie tutaj te, co odstaje. Ten na przykład sobie tutaj wsadzę i będzie kolejny tutaj korzeń. Ten też. Te dwa tutaj też. Niech sobie one są już, o, przyczepiły się same. I tu będzie cały czas ta bryła korzeniowa taka, o, robiła się z następne. Następna warstwa korzeni. Następna i następna. I wiadomo, no i po jakimś tam czasie bym tak jak przesadzałem tamte, to wszystkie te korzonki, co tutaj są, to one z takich malutkich korzonków, które tak umieściłem w glebie po prostu. I tak powoli, stopniowo i się takie coś już nabudowało. To już jest... I to jest rozmnożone, tak jak może ktoś nie oglądał, z gałązki malutkiej. Te też są rozmnożone z gałązki malutkiej. To dobra, to tutaj tyle. Założę kamerkę na stojak i przytnę tutaj tylko szczyt. Może nawet nie będę zakładał, wiecie? Tylko tak, o to mi chodzi. Tutaj na razie tak zostawię i przed sezonem poprzycinam go. To może zrobię jakąś aktualizację o figowcach i poprzycinam je. Bo niektóre będę przesadzał, ale to zaraz wam wyjaśnię. I tak. Tutaj, to widzicie? Bo zaraz wam wyjaśnię. O, tutaj, ja chcę skrócić to trochę. Ten szczyt utnę. O. Jeszcze go skróciłem. I tak. O tyle. I tak, teraz się trochę skróciło tutaj i w sezonie to poprzycinam to, żeby to się jeszcze bardziej tutaj rozkrzewiało w te strony. Ta korona taka, żeby się taka budowała, bardziej parasolowata. I będę je przycinał koronę, a te gałęzie na razie nie będę tak przycinał, tylko żeby grubiały, rosły. I z czasem, no to, żeby to się jakoś zrobiło fajnie, no zobaczymy jak to wyjdzie po prostu. Tutaj tylko z tą gałęzią, to może w sezonie ją się wytnie, i te się troszeczkę weźmie w dół i się poprzycina końcówki. I to, żeby się tutaj tak rozkrzywiało. Tak to chcę, żeby się budowała taka korona tutaj.
A te, no to na razie tak zostawiłem. Tutaj założyłem odciąg z drutu. No i dobra. No i tak, taki jest po prostu. Niech sobie na razie taki będzie. To tyle. To taką aktualizację chciałem go wam pokazać i przyciąłem tylko szczyt. Okej. Okay. I jeszcze mogę przyciąć tutaj. To dwie gałązki. I zobaczymy. Mleczko leci jak to z figowców. Okej. Okay. To teraz wezmę następne drzewko. Ta aktualizacja. Tutaj się pięknie rozrasta. Wow, super. Okej. Dobrze, zaniosłem tamtego. Kolejny ten, aktualizacja. To jest figowiec, ja go kiedyś dostałem w prezencie. On był inny, całkiem tutaj miał inną koronę i to kiedyś to mi obumarło całe. I ta rana od paru tam lat już zaczyna się tutaj ładnie goić. I na razie tak sobie ten. To też zgrubiało i to powstało, tam powstały te, to powstały nowe przez te parę lat. I on taki jest po prostu. O. Ja nie wiedziałem za bardzo jak go kształtować, bo to on taki był, to obumarło tutaj, tylko jedna gałąź była i tak z czasem to się... No i tak. Wiecie co? Ja założyłem tutaj druty. Na tamtych też zaraz wam pokażę, bo by to za długo trwało. Założyłem sobie druty. I zaraz je tutaj ukształtujemy, bo pokażę wam o co mi chodzi. Momencik, założę kamerkę na stojak. I ten będzie przesadzany, wiecie? Chcę go przesadzić. Tutaj bryłę korzeniową naprawdę fajna. Tu mu się zacznie, jak mu większą dam doniczkę, chcę mu dać okrągłą, żeby miał więcej miejsca tutaj na puszczanie tych korzeni. To z czasem to ładnie się tutaj zrobi tak samo jak tam. Już się zaczęło robić. Tych korzenków wszystkich nie było malutkich. To był taki był. Tych takich to stąd też nie było. Tylko tak jakby był odcięty, ukorzeniony i taki w sprzedaży taki był. Jak odkopałem go, to taki był, bo jak był w doniczce, to go nie było widać. W kupowanej. Dotąd był. Jak go przesadzałem, to go odkopałem. Ale dobra. I tutaj o, tego korzenia nie było, już jest taki ładny, to się stworzył. On jest fajnie wygięty. On w przyszłości za ileś tam parę sezonów, parę lat, to on może fajnie wyglądać. Zobaczymy, co z niego będzie. Będziemy znali, będziemy, postępy wam będę udostępniał. Kładę kamerkę na stojak i pokażę wam go. Tylko, że już, momencik i wam wyjaśnię coś troszeczkę. Okej. Okay. Tak on wygląda na razie. Wszystko się zmienia, całkiem inaczej wyglądał. I tak, założyłem tutaj druty i na ten założyłem jeden drut, żeby to do tyłu na razie skrzywić, a w sezonie, wiecie, ja w sezonie tutaj to będę przerabiał, będę tu dużo, więcej wycinał będę. Teraz to nie chcę za dużo wycinać, trochę poskracam i gdzie nie, gdzie tylko niektóre, ale w sezonie można będzie wyciąć więcej. To do tyłu. I tak naprawdę to tutaj, o. To wszystko się w dół weźmie i to będzie fajnie. Tutaj też poprzecina się. I tak. Z tej gałęzi takiej bocznej ja ją zadrutowałem, stwierdziłem, że zrobię tutaj taką, tak jak tutaj korona jest taka, to tutaj zrobię to samo. Tak sobie zobaczyłem. Także założyłem tutaj druty i pozaginam to i po prostu podzielę się z wami tą frajdą. Tak. Mhm. Dobra. Momencik, przybliżę troszkę. O. Na to. Tak. To w dół. I troszkę pognę. Zaraz wam tutaj przybliżę. I tak, to w dół. O, i skrzywię tą gałązkę. Takie, to jest wszystko wstępne. Teraz. W sezonie i w ogóle będziemy dalej to. I tutaj też, w dół. Pokrzywione. Pokrzywione. I tutaj tak. I tutaj też. Coś takiego. Na razie. Potem te gałązki się poskraca i stąd już będą się nowe gałązki budować. Na razie chcę, żeby to było w dół i żeby to się troszkę pokrzywiło. Także coś takiego. Wstępnie. Już w dół.
Tak sobie to po prostu wymyśliłem. I tu już zaczynać się, będzie się zaczynać. I tu już będzie się zaczynać budować kolejna, taka druga korona. Taka chcę po prostu. I jeszcze tutaj założę drucik. Na te gałązki dwie. I w dół je wezmę. Malutki. Także moment. Zrobię to i pokażę wam. Ok. Proszę. Na razie tak, wstępnie. I tu będziemy, wiosną będę tutaj skracał wszystko bardziej, o wiele bardziej, żeby nowe tutaj odbijały bardziej pąki bliżej gałęzi. Takie coś po prostu, chciałem żebyście znali postęp. Tutaj będzie kolejna taka fajna gałąź, taka też ze szczytem. Spójrzcie jak to wygląda, tak to wygląda. To można skrócić jeszcze, szczerze mówiąc, trochę. O. No i dobra. I tak, tak. Tutaj te gałązki z tyłu tak wyglądają. Także tutaj będzie kolejna korona. Tu będzie wyżej korona i tutaj będzie kolejna korona. Na razie tak, wstępnie. No i okej, tak to wygląda. Super, tu będzie kolejna się budować, fajnie. To będzie można tutaj usunąć. Zobaczymy, będziemy robić przed wiosną. Po prostu teraz nie chcę dużo usuwać, bo jest taki okres jaki jest. Tylko chciałem wstępnie to ukształtować. Drugą koronę tutaj. Fajnie to wygląda, będzie fajnie wyglądać. Będę pilnował, żeby się druty nie wrastały i tak. I jeszcze tutaj ten szczyt też można uciąć. O. I tak na razie. Szczyt przycięty. Ten szczyt też. No, tą końcówkę przyciąłem. Dobra. To tyle przy tym drzewku. Tu się będzie wycinać więcej. Będą piętra fajnie widoczne. Bo już są wstępnie ukształtowane. W zeszłym roku był drutowany. Już piętra są, będą tutaj. Już się odznaczają gałązki z piętrami. Będą się odznaczać. Tutaj też. To dobra, to okej. Okay. To tym się chciałem z wami podzielić. Kolejny figowiec, taka aktualizacja i taki przegląd. Zobaczymy. Zawsze będzie można go jeszcze zmienić. Wszystko tutaj jest super w trakcie. Okej, okay. Tak to wygląda. I będzie przesadzany, wiecie? I tak, pokażę wam momencik, bo nie wiem jeszcze do jakiej dokładnie, na 100%, ale mam taką misę do niej, ceramiczną, okrągłą. Spójrzcie proszę, fajnie. Takim kolorem, myślę, że będzie fajnie wyglądać w tej okrągłej. I będzie miał oczywiście więcej miejsca tutaj, żeby puszczać korzenie powietrzne w okrągłej. Także to jest do niego. Będziemy wiosną, może nawet nie, może nawet przed wiosną, tak jak w lutym albo w początku marca, jak będzie jeszcze zimno na dworzu, ale już w domu będzie można figowca przesadzić, tak jak w zeszłym roku robiłem z tym drugim. Także okej, wezmę następne drzewko. Także to drugi figowiec. I tak, powiem wam jeszcze zanim, prawda, zanim wezmę drugie, to jest ten figowiec Retusa. Tak pisało go, ja go kupowałem, ja go dostałem, ale ci, którzy dostawają go w prezencie, to kupowali to w Świat Bonsai. I to także w renomowanym sklepie pisało dokładnie, jaka to jest odmiana. Retusa, czyli ten Tiger Bark, tak na to mówią po angielsku. I ma taką korę, taką wcętki. Widać to bardzo wyraźnie, jest różnica. Tiger Bark, czyli Retusa na nim pisało. Czyli ten Tiger Bark to jest Retusa, a tamten wcześniejszy, co wam pokazywałem, to Ginseng tylko pisało na nim. On był rozmnażany z tych takich figowców, albo z tego dużego, wiecie, albo, już nie pamiętam, albo z tych takich, co, o. Tutaj mam też takie figowce. Z nich też obcinałem, to są Ginsengi też. One są, kupiłem sobie, żeby sobie z nich rozmnażać. Także i one mają inną korę już. Także to już jest inny gatunek niż tamten wcześniej, co wam pokazywałem, ten taki z korzeniami powietrznymi. Też rozmnożony z gałązki. To dobrze. I z tego rozmnożyłem kolejnego figowca. Znaczy więcej rozmnożyłem, ale akurat jednego sobie zostawiłem większego. Tego. I też Tiger Bark. Też ma taką samą korę. Z gałązki i z tego rozmnożony. I teraz nim się zajmiemy. Ja go też zadrutowałem wcześniej, zanim zacząłem nagrywać filmik. I już, momencik. Okej, okay. No to ten, kolejny figowiec, którego zadrutowałem i którego też prowadzę od malutkiej gałązki.
I sobie tak po prostu go kształtuję. I tak, on jest na kanale filmik rok temu. Jak pierwsze kształtowanie było jego, tak naprawdę. Co go zawijałem drutem i pierwsze piętra robiłem. A potem był przycinany troszkę. I on sobie tak po prostu tak się zmienił, tak to wygląda. Tutaj tak. Zaczął popuszczać już korzenie też powietrzne. Wszędzie. I jego też chyba będę przesadzał. Może do tej samej donicy, ale na pewno mieszankę będę zmieniał. Bo już ma do zmienienia wiosną. I zobaczymy, może mu zmienię donicę, nie wiem jeszcze. I tak, on jest taki zakręcony, tak go zakręciłem całego w długość i piętra porobiłem. Jest filmik na kanale z zeszłego roku, z pierwszego kształtowania. I teraz tak, założyłem druty, jak widzicie, jedynki i półtora, bo mam też te dwójki, takie, miałem też dwójki, ale mam też te, co od Grześka dostałem dwójki i miałem te takie inne, jeszcze półtora. Półtora też są fajne, bo dwójka jednak byłoby za duża do tych gałązek niektórych, do tych. A półtora już jest ok. Czyli półtora i jedynki założyłem. Momencik. Tutaj będę chciał przyciąć, wiecie, szczyt. Ten, cały ten szczyt. Tak, i ten drugi. Zaraz położę kamerkę na stojak. Przytnę szczyt i troszeczkę powyginam te gałązki w dół. Moment. Ok. I tak. Jak widzicie, ten cały szczyt tutaj, ja chciałem wyciąć, żeby go troszeczkę odchudzić, żeby się tutaj znowu budował inny, taka mniejsza koronka. Szczyt przycinam, a te niech rosną na dole. No i tak, wytnę cały ten szczyt, o, ten długi. Dobrze tam macie, dobry macie tam podgląd? Przybliżę troszkę. O. Ok. Cały ten szczyt. Ok, i tak to jest. Sporo. I tak to wygląda. Zaraz tutaj zakleję pastą tą ranę. Zanim jeszcze się zbierze ten białe mleczko. O, zaklejone. No i o to mi chodziło. Już jest odchudzony ten szczyt. I teraz go troszeczkę przekształtujemy znowu. Także to będzie jego drugie kształtowanie. No tak. Takie drugie, bo w zeszłym roku było pierwsze, takie większe. I drugie. On sobie tak spokojnie ze dwa lata, on ma gdzieś około 3 lat może. Może trochę więcej, bo niektóre gałązki, wiecie, ukorzeniałem na przykład tak jak teraz zimą. Także może mieć 3,5, może mieć różnie, nie pamiętam dokładnie. No i tak. Szczyt jest już ok, odcięty, tak to chciałem zrobić. I tak, pierwsze tak. Zaraz wam przybliżę tutaj później i wam pokażę te gałązki z bliska. Po prostu chciałem się tym podzielić, nie za frajda. Troszkę mi zeszło z tym drutowaniem, wiecie, bo to jednak trzeba ostrożnie. I będziecie znali później, potem postępy. Będzie po prostu jakim on sposobem, jak on się zmienił. I tak, ok. Tak. Troszkę od waszej strony. No dobra, ta gałąź tak. Ta gałąź też tak. Dobra. Ta gałąź. Też tak. Jo. Naprawdę pognę ją tak. A wiecie, teraz ją tak pogiąłem, ale wiosną wszystkim tym figowcom będę skracał gałązki, żeby się bardziej rozgałęziały i żeby no po prostu, żeby się bardziej rozgałęziały. I wybierzemy niektóre, może całkowicie się usunie niektóre gałązki. Na razie tak po prostu robię, to są wstępne. 3 lata, czy tam 3,5 z gałązki i drugie na przykład kształtowanie. To są, wiecie, to są drzewka domowe. Troszeczkę inaczej się z nimi
obchodzi niż z tamtymi. Tamte to sezonowo, a tutaj to można nawet zimę, tak jak widzicie, fajnie sobie kształtować je. On nie daje takich dużych przyrostów, ale zauważyłem, że teraz zimą ruszyły te figowce. Także mogę je przyciąć, one sobie ładnie odbiją. Bo na razie, póki co, to tyle czasu, odkąd je schowałem, dopiero teraz ruszyły. Także jesienią je schowałem do domu, z zewnątrz. No to troszkę się przyzwyczajały z powrotem do domowych warunków. I teraz znowu ruszyły i znowu, jak ruszyły, no to można je przyciąć i lekko, wiadomo, lekko. Lekko, poskracać gdzie niegdzie tamten i wiadomo, a zawsze wiosną można bardziej. I tak, tam tą gałąź, tą taką, to skrócę, ona jest nowa gałąź, świeża. Nawet bardziej. I tak, tą gałąź też skrócę. Te druty to za długie są po sobie. No i okej, no i dobra. I wstępnie coś takiego wyszło. Okej, znowu troszkę zleciało. Tak. I tak, tą gałąź przycinam. Okej, dobra, coś takiego. Przycinam. Super. Jak to tam wygląda od waszej strony? Tak ten figowiec teraz wygląda. Z każdej strony. Pięterka się zaczynają uwidaczniać po drugim kształtowaniu. Wstępne. Gałązki są już takie troszkę pokrzywione, bo ja, widzieliście, ja specjalnie go zawinąłem drutem i zostawiłem go tak, jak był. Czyli te gałązki troszkę były w stałym przez cały sezon. Od zeszłego roku od kształtowania. Ale już po troszeczku, powolutku się uwidaczniają wstępnie poduszki. Także tak to wygląda. Fajnie, też może okrągłą donicę, bo tak naprawdę przód może być z każdej strony, chociaż sobie najbardziej widać pień. Tyle przycinania. I tak, pokażę wam go tutaj z bliska, proszę. Tak to wygląda. Szczyt jest przycięty i tu zasmarowany. I teraz jest taki, bardziej odchudzony jest. No jeszcze ten szczyt można przyciąć. I zrobię to. Jak widzicie, wszystkie końcówki szczytu, trzy końcówki uciąłem. Proszę. I tak, już jest taki fajnie odchudzony, bo to takie dość duże to było, dość grube. Skróciłem go troszkę. I znowu sobie niech sobie tutaj fajnie rośnie drobnymi. I tak, gałązki tak wyglądają. Na razie są zadrutowane, ale jak się zdejmie druty, one już ładnie się, figowce się ładnie utrwalają. Tylko trzeba pilnować, żeby nie wrastał się. Tak to wygląda. Ta gałąź na dole, zobaczcie, jak się pięknie rozrosła. Super. Nie była aż tak ładnie rozgałęziona w zeszłym roku. Ta też. Także fajnie to zaczyna wyglądać. Drugi sezon kształtowania. No i tutaj też fajnie zaczyna potężnieć. Zmienimy mu mieszankę. W tym na wiosnę. Także to chciałem się też podzielić. Kolejny figowiec. To już figowce, dzisiaj to figowce, bo w taką pogodę to można sobie z figowcami coś porobić. Fajnie to wygląda. Naprawdę, mi się bardzo podoba. Już to zaczyna wyglądać fajnie. Z góry. Zobaczcie, jak się fajnie mijają i się pięknie rozgałęziają. Także też za parę tam sezonów może naprawdę być z tego fajne drzewko. Okej. Okay. To tyle. Też rozmnożone z gałązki. Dobra. To teraz tak. Jeszcze dzisiaj wezmę jeszcze jednego figowca. To te dwa mamy załatwione. Fajnie to wygląda już. Jeszcze tego. Proszę. I tak. Ten figowiec. Ten jest też gdzieś ma tyle co tamten, około 2,5 roku może nie, nawet krócej. On jest krócej ma niż tamten, co wcześniej, teraz, co był. Gdzieś może o rok, może no coś takiego. Dokładnie nie pamiętam, nie chcę skłamać. I tak, pamiętacie, tego też kształtowałem, ucinałem tutaj w zeszłym roku zimą też szczyt.
Pięknie, zobaczcie, jak to się pięknie zagoiło. To jest już kora. Tu nie ma śladu. Troszkę jest przybrudzona od tej maści, ale się ładnie zamknęło. Pięknie jest zagojone. Także figowce się super goją. I tutaj też założyłem jeden taki mały drucik na te gałązki i tutaj jeden drucik na te dwie dolne. On tak się zmienił po sezonie. Był przycinany też w sezonie. I to jest ten taki serduszko, pamiętacie, co mówiłem na niego. On też jest z małej gałązki, z takiej gałązeczki rozmnożony. 2,5, gdzieś około 2,5 roku ma. I to też mu się stworzyło w tym sezonie. W zeszłym sezonie tego nie miał. Ma fajny charakter, jest wygięty i tutaj jest w dół. Odtąd jest pierwszy, on jest taki skrzywiony. Odtąd będzie pierwsza gałąź. Czyli tu jest to, jest to serduszko. Ten listek z serduszkiem, co był. On cały czas jest żywy, tyle. I tutaj nowa gałąź wyrosła. Ja tą gałąź utnę. O. Chcę, żeby tutaj nie było gałęzi, żeby on był taki krzywy i dopiero odtąd opadające gałęzie. I tutaj, jak widzicie, chcę, żeby ta korona tutaj była tak i taka, żeby się tworzyła korona. Tutaj. Tak sobie umyśliłem. Każdego, żeby troszeczkę inaczej, wiadomo. No i to super. Tak to wygląda. I tak, wiecie, założyłem tylko te dwa druty, bo tutaj będę chciał wyciąć. Tak, tutaj wytnę to, tą gałąź. Zostawię mu dwa liście. I niech się tutaj rozkrzewa, bo to jest przy nasadzie, ale to jest cały czas ta sama gałąź. Także zostawiłem mu, niech się tutaj rozkrzewa, niech tutaj się buduje. I tak. Także tu przechodzimy, to już się fajnie zrobiło, przejrzyście. Ok. I tak. Tutaj, ta gałąź, jak widzicie. Tą gałąź też skrócę, bo tak. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie przód, ale mniej więcej gdzieś tutaj. Położę kamerkę na stojak i... No i przytnę go. Ok. Troszkę przybliżyłem. I tak. Tą gałąź utnę. Żeby ta gałąź będzie tutaj. I ją tak, o. Troszkę ją skrzywię. Pyk, pyk, o. I przytnę końcówkę. A ta gałąź, żeby tutaj nie wchodziła nad nią, tylko żeby sobie już w tą stronę biła. I tak. Dobry, macie tam podgląd? Dobry. To tak. Tą gałąź też utnę. Przytnę ją. I tą też. Tak ją skrócę. I wiecie? A tą gałąź wezmę w tą stronę. Ok. To tak, tak. Także tego troszeczkę bardziej chcę przyciąć, bo tak czuję, żeby go przyciąć. Tak, tutaj skrzywię trochę te gałązki, będą miały fajny charakter później. I jeszcze nie dość, że jak się je skrzywi i tak się troszeczkę skrzywią przy nasadzie i potem jeszcze się je przytnie i znowu gałąź w tą stronę pójdzie, to będzie naprawdę miało fajny charakter, będzie super skrzywiony. I tak, i teraz tak, została nam ta korona tutaj, prawda? I tutaj jeszcze to przytnę. Tutaj to tak. Utnę to. Poprzycinam to. Dość. O. Tu poskracam. I tutaj też poskracam. Także tak. I zostały nam te dwie główne gałęzie. I te dwie główne gałęzie też przytnę. Także z tego, jak widzicie, sporo uciąłem. Jak na tą porę roku teraz. Na tą. Także. Jeszcze go skrócę. Także tak. Tego tak ogołociłem i tak na razie wygląda. Wiecie, tak wygląda to drzewko. Z każdej strony.
zaraz tutaj wezmę kamerkę. Tak po prostu poczułem, żeby to zrobić. Także sporo z figowców, z czterech figowców, z każdego coś tam po trochu. Tak wygląda to drzewko. To jest też drugie jego kształtowanie. Od sadzonki. Tam rok czy półtora roku sobie rosła spokojnie i tylko na początku ją tak skrzywiłem, jak była malutkim drzeweczkiem, tak na górze tutaj. To skrzywienie zrobiłem. I tyle. I sobie tak rosła. I w zeszłym roku też jest filmik na kanale, jeden z pierwszych moich filmików o figowcach. Też zimą, tak jak teraz, bo nie było co na dworzu robić. I pierwsze kształtowanie, też go przycinałem i troszeczkę te gałązki tutaj krzywiłem. No i teraz drugie kształtowanie, tak samo jak tamtego wcześniejszego. O. Tutaj tak, zaczyna się rozgałęziać. Jest krzywa ta gałązka, fajnie to wygląda. Tutaj też. Tutaj też. I ta też. Tu jak nowe pąki się powybijają, to będzie można jeszcze to trochę poskracać. I tutaj jest tak, taki szczyt zrobiłem. Poprzecinałem go dość mocno i niech się tutaj rozgałęzia, niech sobie tutaj buduje. Zobaczymy. Także fajnie, tutaj podstawa pnia mu teraz potężniała mu, potężnieje mu. Ładnie tutaj mu się robią, też pięknie mu się tutaj zaczynają plątać. I jego też, wiecie, chciałem przesadzić. Także trzy figowce. Prawdopodobnie będę przesadzał, tylko możliwe, że też do tej samej misy porcelanowej, tylko mu mieszankę zmienię. To tyle. Serduszko. Także tym się chciałem z wami podzielić dzisiaj. Figowce. Może jak będzie nadal mróz i ten, to następne może zrobimy aktualizację albo jakiś przegląd sukulentów, chociaż sukulenty się za bardzo nie zmieniły, ale gdzieniegdzie, tak jak tutaj widzicie w Portulacaria Afry, od dołu wybijają takie pędy. To zrobimy, może nagram, podzielę się frajdą. Taki przegląd i gdzieś tam coś wyciąć, coś przyciąć. Także na dzisiaj to tyle tych figowców. Bo wszystkich jeszcze figowców nie pokazywałem wam, bo na przykład przy Beniaminie nie będę nic robił, ale już teraz w tym roku będzie musowo do przesadzenia. Musowo. I tak, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za towarzyszenie. I spójrzcie, jak tamaryndowce, jak pięknie się rozwijają. To są wszystko, nowa cała korona się zbudowała teraz zimą. Super. Także fajnie. To dobrze. To tyle. Nagadałem się. O, i tutaj te figowce też super. Zobaczymy. Zrobię aktualizację przed wiosną o figowcach i pokażę wam, co tam się zmieniło, co tam powybijało i jak te gałązki się utrwaliły. Bo gdzieś tak za jakiś czas będę pilnował, żeby się druty nie wrastały. Im bliżej wiosny będzie. Żeby nie było ran. Ale super. To już jest postęp dla tych drzewek. I znowu po prostu kolejne kształtowanie. Dziękuję za towarzyszenie. Bądźcie błogosławione i błogosławieni, Tomcio. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.